Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto z dżemem. Potrzebować będziemy 3 jajka, szczyptę soli, 2 szklanki mąki pszennej, pół szklanki mleka, pół szklanki oleju, szklankę cukru, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i 20 deko dżemu. Ja mam dżem swojski i do tego dżemu dołożyłam łyżkę mąki ziemniaczanej, ponieważ on jest dosyć wodnity. I teraz jajka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam mleko i olej. I porcjami mąka. I całość należy dokładnie pomieszać. Grzegi należy zegrać, ponieważ tutaj jeszcze jest mąka. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję. Tak, moje zdanie już ma. I teraz ciasto podzielimy na 2 części. Jedną część wyłożymy do formy 21 cm. I będziemy zapiekać 20 minut. Ja tak dam 3 kielnie. I ciasto wędruje do zapieczenia. Tak około 20 minut w 170 stopniach. Później posmarujemy ciasto dżemem. Ciasto mamy podpieczone. I tak jak wspominałam, teraz smarujemy dżemem. Jeżeli nie mamy piekarnika góra-dół, to wkładamy blaszkę z wodą, żeby zabezpieczyć, żeby nam się ciasto od dołu nie spaliło. Bo jeżeli mamy piekarnik góra-dół, to włączamy górę i ciasto 25 minut dopiekamy. Ja włożyłam dużą formę z wodą i w ten sposób zabezpieczam ciasto przed spaleniem. I teraz polewam całą powierzchnię ciasta. Starajmy się rozprowadzić to ciasto po całej powierzchni. I tak na 20-25 minut ciasto powędruje do piekarnika. Tak, przygotowane ciasto z dżemem wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda ciasto z dżemem. Wierzch oprószymy cukrem pudrem. Możemy posypać startą czekoladą, a możemy, tak jak ja, posypać cukrem pudrem. I ukroimy kawałeczek. Ciasto pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. W moim przypadku jest ono jeszcze ciepłe. I tak wygląda ciasto z dżemem. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto z dżemem.